na imprezie plenerowej z okazji Dnia Działkowca. A teraz oddaję głos najważniejszej osobie naszej społeczności. Ja po takim wstępie, to ja już wiem, że się tutaj skupię. Witam serdecznie Państwa jeszcze raz. Skoro, że w takim skromnym gronie jesteśmy, zapewne się to wszystko towarzystwo jeszcze rozkręci, ale pewnie jest jeszcze mnóstwo działkowców przy swoich uprawach, pewnie podrywają i tak dalej. W każdym razie my już nie będziemy czekać, bo niektórzy Państwa się pewnie śpieszą, więc... Witam serdecznie jeszcze raz. Tradycją rod Żwirki w Góry we Wląku są coroczne obchody Dnia Działkowca. Niestety w ubiegłym roku koronawirus nie pozwoli nam tego święta naszego zorganizować. W dniu dzisiejszym swoją obecnością zaszczycili nas pani Jolanta Gołębiewska. Brawo! Pani dyrektor Rada Miasta. Wspomnę tylko Państwu, że weszliśmy w współpracę z panią Jolantą. Nazarem nazywając, jest nam niezmiernie miło, pani, że jest pani obecna z nami. Witam również zespół muzyczny, który zapewne się Państwu przedstawi podczas swojego koncertu, tak? W sobotnie popołudnie ciepło i słoneczna pogoda okazała się dodatkowym atrybutem w naszym świętowaniu. Tutaj jest, no, deszczu nie mamy, a więc jest, zapewne będzie nam tutaj łatwiej przeprowadzić to wszystko. Szanowni Państwo, Dzień Działkowca to wielkie święto ruchu działkowego. To również okazja do integracji działkowców. Dzisiejsza uroczystość to doskonały moment, by na forum publicznym podkreślić, jak ważnym elementem życia działkowców w ogrodzie jest ogrom wkładu pracy społeczności, które pracuje na rzecz pozostałych działkowców. Dzięki pracy działkowców oraz zarządu ogród staje się wielkim bukietem kwiatów i oazą wypoczynku, a działkowcy mogą wypoczywać w coraz lepszych warunkach. Zarząd nie zajmował się tylko w ciągu swojej pracy tylko infrastrukturą, ale również reprezentowaliśmy zarząd skromnej mojej osobie również na zewnątrz, w świętach państwowych, jak i również przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak to wymieniłem panią dyrektor Lazarusa. Z mojej strony by było tylko, bo tutaj wielkie słowa nic nie powiedzą, a Państwo zapewne chcą się gościć, a więc przejdziemy do drugiego punktu. Pani Elżbieta przedstawi dalsze. Drodzy Państwo, za szczególne działalność niektórych działkowiczów zarząd uchwałą postanowił wyróżnić. A mianowicie, takie są nazwiska: Grzegorz Jastrzębski, Jolanta Grześkowiak, Honorata Romanowska, Aneta Trojnara, Tomasz Trojnara, Elżbieta Kaczuk, Iwona Cieślu, Zbigniew Łukaszuk, Krzysztof Oleś, Andrzej Antczak, Bożena Wójcik i Beata Łamejka. Proszę o wystąpienie tych osób. Może w pierwszej kolejności bym poprosił pana Grzegorza Jastrzębskiego. Pana prezesa proszę o wręczenie wyróżnień. Nie.
gratuluję. Nie chciałem.